Jesteśmy w garderobie. Przygotowałam dla ciebie stylizację. I myśląc o tych stylizacjach, miałam w głowie to, jak wyglądasz pod ubraniem. Twój rozmiar nie jest standardowy. Więc chciałabym dzisiaj pokazać tobie, że kobieta, która ma większy rozmiar niż 38 albo 40, może się dobrze czuć ze swoim ciałem i do tego seksownie. I ja ci dzisiaj pokażę, że nie trzeba mieć czarnych ubrań, czarnych włosów, żeby wyglądać szczupło. Ubrania, które mają kolory, które są lekkie, odejmują kilogramy i odejmują lata. To lepiej już? Lepiej. No to wspaniale. Super, fajnie. To bierzemy się do roboty, tak? Tak. Kochana. Karbon. Trzy kolory. Dominujący czerwony. Dotknij tę sukienkę, zobacz. Ale milutka. I wiesz, co tutaj jest patentem dla ciebie? Nie będziemy zakładać jej w standardowy sposób. Hmm? Tylko założymy ją tył naprzód. O. Chodzi o to, żeby tym sznureczkiem nie zaznaczać brzucha. No właśnie, ja bym dlatego takiej nie wybrała, bo bym ją założyła normalnie. Proszę bardzo, to jest dla ciebie. Dodatkowo do tego takie buciki. Chodaki na obcasie. Bardzo grubym, stabilnym, mega wygodne. Mega buty. Wysokie. Ale mega wygodne. Tak samo jak ubranie, tak samo buty, zawsze przymierzamy, zanim oceniamy, czy są dobre, czy nie. Proszę bardzo, ubierz się w te rzeczy za lustrem i ja czekam na ciebie. Harolciu, to zapraszam. No teraz jestem wyższa. No i jak się czujesz? Nie wiem, średnio. Te buty mi nie pasują. Czemu? Bo nie noszę obcasów. Ale zaczekaj. Buty to jest jedno. Tak. Jak się czujesz w sukience? W sukience wygodnie, fajnie. Zobacz. To jest tył. Tak, właśnie. I przez to, że ma gumkę, ładnie ukrywa twój brzuszek. Niestety nie mogę ci tyłu pokazać, ale przez to, że tu mam sznureczek, to i mam twój tyłek. A lepiej eksponować ponętny tyłeczek niż zapuszczony brzuszek. No raczej. Buty mają być wygodne. A wiesz, dlaczego są takie wysokie? Bo twój wielki atut to twoje nogi. I będziemy je dzisiaj eksponować. Dobra. Pierwsza stylizacja. Zwiewna czerwona sukienka w biało-niebieskie kwiaty. Założona tyłem naprzód. I do tego wysokie buty na drewnianym słupku. Kolejna wariacja. Naprawdę wariacja? To jest duży t-shirt. Z bardzo fajnym, zabawnym wzorem. Do tego te buty na szpilce. Proszę, weź je. I wodoodporna biżuteria. Brasoletka na szyjnik. Przyłamujemy tą zabawę, która jest na t-shircie. Butami i biżuterią. Przybierz się w te rzeczy i wracaj do mnie. Karol, cię zapraszam. Ty świetnie sobie radzisz na szpilkach tak naprawdę. Spokojnie możesz sobie jeszcze tutaj podwinąć rękawki. Pokazać więcej dekoltu. U ciebie jest bardzo ważna rzecz. Mając tak piękny biust, musisz pokazywać dekolt. Zakładanie czegokolwiek pod szyję spowoduje ciężkość tutaj. Druga stylizacja. Sukienka z bawełny organicznej. Dodatkowo do tego klapki na szpilce. I dość wyraźna, kolorowa biżuteria.